Witam w kolejnym Maceranku. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, dzisiaj poświęcimy chwilę naszego czasu, aby zastanowić się nad wiarą. Ale w takim szczególnym znaczeniu. A mianowicie zastanowimy się nad tym, co to oznacza, że wierzymy w Syna Bożego. Możemy się posłużyć wieloma fragmentami Biblii, ale ja sobie wybrałem werset 40 z rozdziału 6 Ewangelii Jana. I cóż czytamy w tym wersecie? A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Najpierw kilka informacji, które niejako znajdują się tutaj w opisie. Po pierwsze dowiadujemy się, że wolą Boga jest, aby ludzie wierzyli w Syna. Jest to wola Boga. Jeśli więc znajdujemy ludzi, którzy dzisiaj deprecjonują Jezusa, nawet nie bardzo wiedzą, jak go tam gdzieś usadowić, czy jako anioła, czy jako posłańca, czy jako człowieka, ale na pewno nie Boga, a rzadko kiedy Syna Bożego, to tacy ludzie są w absolutnym konflikcie z Bożą wolą. Powtórzmy, Bożą wolą jest wierzyć w, nie tylko Synowi Bożemu, ale wierzyć w Jezusa Chrystusa. Tu jest powiedziane, że to dotyczy ludzi, którzy widzą Syna. I gdybyśmy się zagłębili trochę w ten fragment, odczytując go w grece biblijnej, to zobaczylibyśmy, że nie chodzi o fizyczne oglądanie, ale chodzi o zauważenie, o stwierdzenie, iż Boży Syn jest tym, który w rzeczywistości istnieje, działa, czyni niezwykle rzeczy. Wiara bowiem nie jest, w przypadku chrześcijan przynajmniej, nie jest aktem pełnym ślepoty. Wiara chrześcijan jest wiarą mądrą. Jest wiarą, która ma swoje fundamenty, ma swoje podstawy. Na przeciwległym biegunie znajdujemy wiarę ateistów, która jest absolutnie ślepa, jest nieracjonalna, ponieważ nie jest w stanie znaleźć jednego dowodu na to, w co wierzy, czyli że Bóg nie istnieje. Wiara chrześcijan jest wiarą racjonalną. My jesteśmy ludźmi mądrymi, ludźmi, którzy naprawdę, zanim uwierzą, to w tym duchowym wymiarze zobaczą i doświadczą i w tym zewnętrznym wymiarze, weryfikując Biblię, sprawdzą, czy to, co słyszymy, jest rzeczywiście prawdą. Chrześcijanin, który ślepo wierzy, nie jest chrześcijaninem. Jest bezmyślną istotą, która jest w stanie jak gąbka nasiąknąć wszystkim, co mu się powie. I oczywiście szybko bankrutuje. A więc wolą Bożą jest, żeby ktoś, kto doświadcza działalności Bożego Syna, ktoś, kto zweryfikował Słowo Boże, ktoś, kto widzi Jego działanie, i widzi w ten sposób samą osobę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, aby w Niego wierzył. W wyniku tej wiary taki człowiek otrzymuje życie wieczne. No to jest niezwykłe, że wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas wprost do życia wiecznego. Jeżeli to nie świadczy o bóstwie Jezusa, to nawet trudno prowadzić jakąkolwiek dysputę dalej, bo ktoś, kto nie widzi tutaj mocy samego Boga, no to zaprzecza faktom, a wtedy no naprawdę nie warto prowadzić jakiejkolwiek dyskusji. Bo każda musi być racjonalna. Każda rozmowa, każda dyskusja
musi być racjonalna. Ale teraz pytanie, które jest najważniejsze dla nas, ludzi wierzących Jezusowi Chrystusowi i wierzących w Jezusa Chrystusa. Jak to jest tą naszą wiarą? W jaki sposób ją rozpoznajemy, w jaki sposób ją weryfikujemy, w jaki sposób przekonujemy się, że ona istnieje i w nas działa? No oczywiście o tym decyduje owoc. Owoc tejże wiary. Jeżeli wierzę w osobę Jezusa Chrystusa, nie w to, że istniał, nie w to, że był postacią historyczną, tylko wierzę w osobę Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, jako jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, jako Boga, tak, jako Boga, to to oznacza, że w moim życiu wszystko, cokolwiek czynię, o czymkolwiek myślę, każda decyzja, którą podejmuję, wszystko to jest skupione, niejako sfokusowane na tej świętej osobie. Dlaczego? Dlatego, że ta święta osoba, jeśli jej wierzę i jeśli w nią wierzę, to ona mi gwarantuje życie wieczne. A więc nie mogę postępować w sposób, który jest, no delikatnie mówiąc, nieroztropny, a tak naprawdę głupi, czyli w kontrze do osoby i do słów tejże osoby, czyli Jezusa. Ale jakie z tego korzyści odnoszę w takim dniu codziennym? Bo to przecież musi mieć jakieś przełożenie na codzienne życie. No, korzyści są niesamowite, niezwykłe. Po pierwsze, no, to, że powiedziałem po pierwsze, nie oznacza, że to jest pierwsze i najważniejsze. Po prostu próbuję to jakoś przekazać w konkretach. Po pierwsze, wiem, że nie jestem sam. To jest niezwykle ważne. W życiu ludzi samotność, której nie umiemy zaakceptować i z którą nie umiemy żyć, i samotność, której nie rozumiemy jako nasze powołanie, jest przekleństwem. Z powodu samotności ludzie robią straszne rzeczy. Sobie i innym. Z Chrystusem nigdy nie jestem samotny. Po drugie, co jest bardzo ważne, w Chrystusie mam niesamowite wręcz poczucie własnej wartości. Dlatego, że dowiaduję się, że to On za mnie umarł na krzyżu, On za mnie i z mojego powodu wylał swoją świętą krew na Golgocie, że to On mnie właśnie ukochał, mnie umiłował, że On dla mnie przygotował mieszkanie w wieczności, że On uczynił mnie osobiście dziedzicem Królestwa Bożego, że udzielił mi wszelkich błogosławieństw tego Królestwa i dopuścił mnie do korzystania z bogactwa tego Królestwa bez żadnych ograniczeń. I zaprawdę ta lista jest, no, właściwie nieskończona. Można ją kontynuować, dopisywać do tego wszystko. Ale świadomość poczucia własnej wartości to jest coś niesamowitego. Nikt nie jest w stanie cię zniszczyć i zdeptać, bo jesteś Bożym dzieckiem, księciem, księżniczką na dworze swojego Ojca, który jest królem. Po trzecie, nie boję się. W Biblii 365 razy, czyli na każdy dzień roku, znajdujemy zdanie, które brzmi mniej więcej tak. Nie bój się, nie lękaj się, nie trwóż się. Bóg każdego dnia mówi do nas to samo. Nie bój się, ale do kogo On to mówi? Do swojego dziecka. A więc jeśli wierzę Jezusowi Chrystusowi, jeśli uwierzyłem w osobę Zbawiciela, to nie boję się.
Słuchajcie, w dzisiejszym świecie, świecie pełnym przemocy, zła, koronawirusa, nie można o tym zapomnieć. Chrześcijanin, który jest niewierzący, a to jest bardzo dziwne zjawisko, ale są tacy, musi się bać, jest po prostu chory na strach. Wierzący człowiek się nie boi. Nie boi się. Tu nie chodzi o to, że ktoś celowo wystawia siebie na niebezpieczeństwo i mówi, patrzcie, jaki ja jestem odważny, bo to jest głupota. Ale w tym świecie pełny niebezpieczeństw wierzący człowiek wykonuje swoją pracę, wykonuje swoje zadania, służy, nie oglądając się na to, co dzieje się wokół niego, bo jego to nie obchodzi. Bo to jego nie dotyczy. Bo Biblia mówi, że gdyby nawet po mojej lewicy i po mojej prawicy padły tysiące, to mnie i tak nic się nie stanie, bo mój Pan jest ze mną. Po czwarte, taki człowiek, wierzący Jezusowi i wierzący w Jezusa, nie tylko doświadcza miłości, ale jest źródłem miłości, która wylewa się na wielu, wielu ludzi, z którymi on każdego dnia się spotyka. A to jest niezwykłe, ponieważ bez prawdziwej miłości, którą jesteśmy w stanie okazać ludziom, nie jesteśmy w stanie uratować kogokolwiek. Oczywiście rozumiemy się, że tym, który jest Zbawicielem, jest Bóg, żeby było jasne. Natomiast On nas posyła, abyśmy ludziom głosili Ewangelię, abyśmy ludziom opowiadali o Chrystusie, także swoim życiem. Bo cóż to za ewangelista, nauczyciel, który mówi jedno, a żyje zupełnie w inny sposób. Nikt mu nie uwierzy. Miłość. Miłość towarzyszy nam w sposób niezwykły. Po piąte, stajemy się prawdziwą światłością tego świata i solą tego świata. Bez nas ten świat ginie i umiera. I zresztą potwierdza to Boże Słowo, które mówi, że gdy pewnego dnia Kościół zostanie zabrany z tego świata, to w tym dniu wyleje się takie zło, takie bagno na świat, jakiego świat jeszcze nie widział. A wszystko dlatego, że Duch Święty zostanie razem z Kościołem zabrany i świat przez krótki czas znajdzie się pod władzą diabła. Ale dopóki Kościół tu jest, dopóty Duch Święty wypełnia swoich wierzących, nic się stać nie może takiego, co umożliwiłoby zwycięstwo diabła. Diabeł nie wygra. On się może wściekać, może się denerwować, ale tak naprawdę nic nie może zrobić. Bo to my w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami nad diabłem. Tak uczy Słowo Boże. To są takie praktyczne, wymienimy tylko 5 punktów, ale to są takie praktyczne punkty, które pokazują nam, co to znaczy być człowiekiem wierzącym i co to znaczy mieć korzyść z tego, że jest się człowiekiem wierzącym. Można oczywiście jeszcze powiedzieć o tym, że Bóg dba i stara się o swoje dzieci. Można powiedzieć o tym, że te dzieci potrafią czynić niezwykłe rzeczy. Nieprawdopodobne. Chrystus sam powiedział, że kiedy odejdzie, to Kościół będzie czynił większe rzeczy niż On czynił. Należy to dobrze rozumieć, ale to jest prawda. To jest prawda. Pytanie więc, nieco powracające z początków naszego rozważania, jak to jest z moją wiarą? Czym jest moja wiara? Czy ja w ogóle wierzę? Może nie wierzę. Może mi się tylko tak wydaje, że wierzę. A jeśli twierdzę, że wierzę, a na przykład nie mam poczucia własnej wartości, to oczywiście tylko przykład. To cóż to za wiara? Czy coś jest z moją wiarą nie w porządku? Tak, oczywiście. Zdecydowanie. Kochani, kiedy Chrystus do nas przychodzi, to przylgnijmy do Niego. To On nas trzyma mocno w swoją ręką, ale to my dajemy się zbawiać.